Oglądacie Państwo Monitor Polvision, a w studiu specjalni goście i specjalne zaproszenie, bowiem już w ten weekend w Teatrze Kopernikowskim wielkie wydarzenie muzyczne, po raz kolejny w Chicago, Teatr Buffo. Naszymi gośćmi w studiu pan Janusz Józefowicz, pani Natasza Urbańska oraz pan Janusz Stokłosa. Witajcie gorąco i serdecznie. Świeżo z samolotu, z wielką produkcją. Jak będą wyglądały spektakle w Teatrze Kopernikowskim? Drodzy Państwo, no przywieźliśmy do Was wszystko to, co mam najlepszego, czyli takie buffo w pigułce trochę i nie tylko buffo, bo wiele naszych spektakli realizujemy poza Teatrem Macierzystym. Przyjechaliśmy w składzie kilkudziesięcioosobowym, czyli będą sceny batalistyczne i tradycyjnie, proszę Państwa, mam nadzieję, że po obejrzeniu naszego koncertu popatrzycie Państwo pozytywnie na rzeczywistość, dostaniecie taki zastrzyk fantastycznej, młodej, dobrej polskiej energii. Zapraszamy. A na scenie razem z Wami starzy przyjaciele Polonii. Jest taka jedna, o której już przed programem rozmawialiśmy. Przyjechała z nami Mariolana Pieralska. To tutaj ją odkryliśmy, pamiętacie? Parę lat temu przy okazji Polonia Star. I Mariola się odważyła parę lat temu przyjechać do Polski i zaczęła z nami grać i do tej pory z powodzeniem ma wielu fanów. Stała się integralną częścią Teatru Studium i nie mogliśmy bez nich. Czyli Macie Chicago ma swojego człowieka u nas w naszym tak, teatrze. Reprezentacja. Panie Januszu, jak praca nad przygotowaniem do tego, co zobaczymy, co takiego w ogóle zobaczymy i usłyszymy? Troszkę jak powiedział Janusz, postaram się przedstawić to, co umiemy najlepiej. Praca jak zwykle ciężka, no nie śpimy po nocach, od rana po prostu jeszcze w samolocie graliśmy, tam tego troszkę się dziwili współpasażerowie, ale tak staraliśmy się wytłumaczyć, że bardzo nam zależy na chicagowskiej publiczności, co jest, jeśli chodzi o moje osobiste zdanie, milionową prawdą, ponieważ wszystkie te nasze poprzednie wizyty, ich kilka było, wspominamy do dzisiaj, były niezwykle gorące, ciepłe. A tym razem mam nadzieję, że porwiemy po raz kolejny do wspólnego śpiewu, do wspólnej zabawy. Nie, raczej śpiewamy, wiem, raczej jestem przekonany, że nie mam nadziei. Proszę Państwa, i to jest tak, że no Polacy jesteśmy społeczeństwem podzielonym rzeczywiście, a buffo spełnia od lat taką funkcję integrującą, nie tylko ludzi o różnych poglądach politycznych, ale również ludzi w różnym wieku. Do buffo przychodzą mamy z córkami albo babcie z wnuczkami i wszyscy znajdują tam coś dla siebie, także zapraszamy do nas bez względu na poglądy i na wiek. Mam nadzieję, że ta muzyka nas połączy i że poddychamy tak polską kulturą muzyczną wspólnie. Przez lata staliście się wylęgarnią talentów. Górniak czy Janowski to tylko niektóre z nazwisk. Jak patrzycie na cały dorobek Teatru Buffo z perspektywy lat? To chyba miło ogląda się ludzi, z którymi się kiedyś pracowało, którym kiedyś coś się przekazało, a teraz odnoszą sukces. Oczywiście też cieszymy się z sukcesów naszych byłych podopiecznych i dalej Buffo jest taką wylęgarnią talentów. Mamy, przypomnę, w swoim zespole obecnie dwoje laureatów opolskich debiutów, czyli to dobrze już wróży na ich przyszłości artystycznej. Dalej Buffo jest najmłodszą sceną w Polsce. Mamy w swoim zespole nawet kilkunastoletnich artystów, to też Państwo zobaczycie, debiutantów. Być może będziecie świadkami narodzin kolejnych kariery. Powiecie, o tą dziewczynę widziałem w Chicago, jak zaczynała swoją karierę. Mamy dalej teatr i prowadzimy taką nieformalną szkołę, też to się nazywa Studio Artystyczne Meto, gdzie kształcimy młodych ludzi utalentowanych w Polsce, pomagamy im wejść na profesjonalne sceny. Mam nadzieję, że dzisiaj w tym zespole jest jakaś kolejna Edyta Górniak, to się okaże w przyszłości. Ja mniej patrzę do tyłu, jeżeli chodzi o buffo, bo tak już coraz mniej te lata liczę. Bardziej patrzę do przodu, staram się tak. No. I no, musimy się pochwalić, że jesteśmy po premierze naszej najnowszej, takiej dużej produkcji, która od czasu do czasu wychodzą na światło dzienne. To jest spektakl o Poli Negri, takiej artystce, która w Polsce, nie wiecie ciągle dlaczego, nie jest bardzo dobrze znana, a powinna być, bo to jedna z tych Polek, czy w ogóle Polaków, którzy dotknęli szczytu, którzy doszli do naprawdę... No, i spektakl jest wielką, dużą, taką superprodukcją, to Janusz mógłby powiedzieć więcej szczegółów. Wiążemy z nim duże nadzieje, jestem przekonany, że przywieziemy go również do Chicago. Jak duża to produkcja, a później jak przez długi czas jest ona grana? To znaczy, że zawsze jak się kończy projekt, to potem jest żal, że projekt jest skończony, tak? Jak długie ma życie?
Wasza najnowsza produkcja. Dobrze, no więc tak, Metro gramy ponad 20 lat. Polita urodziła się kilka miesięcy temu, była premiera w Polsce. Przypomnę, proszę Państwa, to jesteśmy pierwsi na świecie. To jest powód dodatkowy do dumy dla nas. Po raz pierwszy zrealizowaliśmy musical w technologii 3D, to znaczy publiczność ogląda go w takich okularach, jak się ogląda filmy trójwymiarowe w kinie. Ale widzimy oprócz tej wirtualnej przestrzeni, widzimy również żywych aktorów i żywe elementy dekoracji. To jedno z drugim jest połączone i w tym sensie jest to rewolucja rzeczywiście w teatrze. Nie ma tego typu spektakli jeszcze ani na Broadwayu, ani na West Endzie londyńskim, ani w Las Vegas, bo tam specjalnie polecieliśmy, żeby to sprawdzić. Tu jesteśmy rzeczywiście pierwsi. Spektakl bardzo trudny technologicznie, ale no, otwierający zupełnie nowe możliwości. Tomasz Raczek w Warszawie napisał o tym, że to jest rewolucyjny spektakl. To jest rewolucyjny spektakl, chciałby się bardzo tutaj przywieźć. Jest to trudne technicznie, bo to jest ogromny ekran, 22 metry na 7, najsilniejsze projektory na świecie, duża ilość dekoracji i kilkudziesięcioosobowy zespół, ale będziemy walczyć o to, żeby móc to Państwu tutaj w Chicago być może w przyszłości zaprezentować. Bardzo byśmy chcieli. A póki co, taka retrospekcja naszych dokonań, czyli fragmenty spektakli i dotyczących lat okresu dwudziestolecia międzywojennego, czyli te stare przeboje w wykonaniu młodych artystów i potem ta polska rzeczywistość powojenna i fragmenty naszych musicali, rzeczywiście pokażemy Państwu fragmenty Metra i Romea i Julii i być może uda się, zobaczymy jeszcze, jak to będzie technicznie możliwe, być może uda nam się pokazać kawałeczek Polity. Krótko mówiąc, no taka nasza wizytówka. Wizytówka, we trójkę już byliście jurorami w naszym konkursie Polonia Star. Jak fajnie wraca się do Chicago i fajnie, że są takie miejsca jak Fundacja Kopernikowska, jak Paderewski Symphony Orchestra, jakiś punkt zaczepienia. Tak, bardzo dziękujemy, bo przecież to jest cała wielka community i myślę, że ich taka wiara, że nie ma kryzysu, nie ma złych sytuacji ekonomicznych, nie ma, trzeba wręcz przeciwnie, robić wszystko tak, jakby nic się nie działo, to znaczy Basi Bilszty i Wojtka Niewrzoła, uważam, że my jesteśmy też tego samego zdania. Trzeba wierzyć, że przyszłość będzie zdecydowanie jaśniejsza i mam nadzieję, że to sprzedamy. To nie sobotę dla wyczyn, no, nas przyjechało około 40 osób zespołu, żeby to wszystko tu ściągnąć i próby i dwa dni grania, bo gramy jutro w sobotę o 19 i w niedzielę o 17, po czym możemy się spotkać z widzami po tym niedzielnym koncercie, także tym bardziej zapraszamy, możemy porozmawiać w cztery oczy. Bez przesady może. No, może trochę więcej, ale na żywo. To wszystko już w najbliższy weekend. Pan Janusz Józefowicz, pani Natasza Urbańska, pan Janusz Stokłosa. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. I do zobaczenia na spektaklach. Dziękuję bardzo.